Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejny przykład spotkania Pana Jezusa z człowiekiem, który potrzebował takiego spotkania. I to spotkanie to jest spotkanie płaczącej grzesznicy z Panem Jezusem Chrystusem. Jest to opisane w Łukasza 7 rozdział od 36 do 50 wersetu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Widzimy tutaj działanie bezgranicznej łaski w sercu tej kobiety. Pan Jezus Chrystus był niejednokrotnie zapraszany na posiłek do różnych domów. Gospodarze zapraszali go z różnych powodów. Ten faryzeusz, który tutaj go zaprosił, bo to działo się w domu faryzeusza, miał raczej negatywne mniemanie o Panu Jezusie. Ten faryzeusz nie miał wcale dobrego mniemania o Panu Jezusie Chrystusie. Dlaczego więc pomimo to zaprosił Pana Jezusa Chrystusa do siebie? Nie wiemy. Być może chciał potwierdzić swoją negatywną ocenę Pana Jezusa. On uważał Pana Jezusa Chrystusa za wędrownego kaznodzieję, który sam siebie uważał za proroka. Kiedy Pan Jezus Chrystus pozwolił grzesznicy namaścić i całować swoje stopy, ten faryzeusz utwierdził się w swoim przekonaniu i widzimy to w tym, co powiedział sam do siebie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Jednak ocena tego faryzeusza była nieprawdziwa, ponieważ gościł w domu nie tylko proroka, ale samego Boga. I to samego Boga, wszystkich proroków. Bóg wszystkich proroków to jest właściwe określenie na Pana Jezusa w tej sytuacji. Natomiast ten faryzeusz nie miał pojęcia, co tak naprawdę wydarzyło się pomiędzy Jezusem a tą kobietą. Dlaczego? Ponieważ przez jego własną próżność, przez swoją próżność bardziej niż Chrystusa, ten faryzeusz cenił samego siebie. To usposobienie tego faryzeusza stępiło jego umysł tak, że nawet żaden promień Bożej łaski nie był w stanie go wyostrzyć. Biblia nie podaje nam imienia tej kobiety, tej grzesznicy, ale relacjonuje nam, w jaki sposób otrzymała przebaczenie swoich win, swoich grzechów. Ona poznała, że Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa oferuje wszystkim ludziom swoją bezgraniczną łaskę. Nie tylko przyjęła fakt, że Bóg działa w łasce, ale również zrozumiała właściwy charakter łaski. W sercu Boga nie ma takiej przeszkody, która mogłaby powstrzymać rozprzestrzenianie się tej łaski. Bóg czerpie łaskę ze swojej miłości, ponieważ Bóg, On sam jest miłością. Bóg oferuje nam swoją łaskę całkowicie, niezależnie od tego, ile i jak ciężkie grzechy popełniliśmy. Ta grzesznica poznała, że tylko w Jezusie Chrystusie Panu można odnaleźć tę Bożą łaskę, dlatego niczym przez wielki magnes została do Niego przyciągnięta. Nie zwracając uwagi na ludzi i okoliczności, przyszła do Pana Jezusa Chrystusa z sercem wypełnionym miłością. Jej miłość nie była warunkiem do otrzymania tej łaski, ale o wiele bardziej była skutkiem jej głębokiego przekonania o łasce Bożej, którą Jezus Chrystus Pan chciał jej okazać.
nieświadomie rozpoznała w nim, że Bóg jest miłością i światłością. Ona częściowo poznała charakter Boga i sposób Jego działania, podobnie jak Maria z Betanii. Obie wykazały szacunek do Pana Jezusa Chrystusa tym, że Go namaściły. Olejek i łzy charakteryzują to spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Olejek albo pachnidło wyraża miłość i szacunek do Pana Jezusa Chrystusa. Łzy wykazują i wskazują na pokutę, na uznanie się przed Bogiem, na upamiętanie się przed Bogiem i skruchę z powodu jej grzechów. Moc Jego łaski, moc łaski Pana Jezusa Chrystusa wzbudziła w tej kobiecie wielką miłość. Ona przyciągnęła ją do przyjścia do Jezusa Chrystusa Pana i otworzyła drogę do przebaczenia grzechów. Słowa Pana Jezusa Chrystusa dały jej pewność zbawienia. Spokojem w sercu mogła odejść do swojego domu. I Tobie też kładę to przed oczy i przed serce, przed oczy Twojego serca, abyś jak najszybciej przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa, który jest pełen łaski i chętnie Cię przyjmie. Jeśli jeszcze nie przyszedłeś do Pana Jezusa Chrystusa, zrób to w swoim sercu. Teraz On wie, co Ty myślisz, co mówisz. Ludzie nie muszą tego widzieć. W Twoim sercu uwierz, że Bóg zbudził go z martwych. W Twoim sercu uwierz Bogu, a zostanie Ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Jest to nieograniczona łaska, nieograniczone odkupienie. Łaska Boża wystarcza dla wszystkich, którzy przyjdą do Pana Jezusa za swojego tego życia, które tu mają na ziemi. Natomiast jeśli będziesz zlekał i śmierć Cię zaskoczy lub będziesz po prostu przez Boga spotkany w sytuacji sądu, to On Cię osądzi na podstawie Twoich uczynków, które nie są dobre, które ciągną Cię ku piekłu. Więc ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu jeszcze dzisiaj, bo teraz jest czas łaski, teraz jest dzień zbawienia. I jak ten dzień łaski i dzień zbawienia się skończy, to będzie za późno. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi jeszcze dzisiaj, bo tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Zrób tak jak ta grzesznica. Następne spotkanie, które chciałbym omówić, to jest spotkanie opętanego Gerazeńczyka. To jest opisane w Łukasza 8 rozdział. I tam spotkamy biednego człowieka, który był opętany przez demony, ale spotkał Pana Jezusa i został całkowicie uratowany. Więc zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.